Karol Lewitu, urodzony w 1820 roku w Łukowie, 20 lat potem znajduje się w Warszawie. Jako student organizuje tajne zrzeszenie, którego zadaniem jest walka z caratem. Po niecałej rocznej działalności tej organizacji Karol Lewitu i jego współtowarzysze zostają aresztowani. Władze śledcze carskie miały taki sposób przesłuchiwania więźniów, a mianowicie przesłuchiwano kogoś przez powiedzmy tydzień, w czym następny tydzień zostawiano więźnia w spokoju, po czym był kolejny etap przesłuchań, przy czym każdy z tych kolejnych etapów był wzbogacany o środki perswazji, czyli o tortury fizyczne. Karol Lewitu, bojąc się, iż wyda swoich współtowarzyszy, iż nie wytrzyma dalszego śledztwa, siedząc w celi skuty, zdjął ze ściany kaganek i podpalił siennik, nad którym leżał i spalił się. Dramatyzmu tej sytuacji dodaje fakt, iż nie wiedział o tym, że władze śledcze zrezygnowały z dalszego przesłuchiwania Lewitu i podpisały na niego wyrok zesłania na Syberię. Karol Lewitu. Zbrodniczy spisek w gimnazjalnej klasie zagraża państwu w jego spokój godzi. Inspiratorów wkrótce wykryć da się. Wciąż niepoprawni Polaczkowie młodzi. Ten Lewitu był hersztem, jak się zdaje. Przez niego w duszę sączy się trucizna. Śledztwo prowadźcie zgodnie ze zwyczajem. W mig się przyzna, prędko się przyzna. Drogi panie Lewitu, prawdę wyznać chciej, gdy wspólników podasz tu, sercu będzie lżej. Milczysz, panie Lewitu, nie unikniesz kar. Młodzież wiodłeś ty ku złu, smuci się nasz car. Kazamat dostatecznie grube, żeby krzyk każdy wytłumić dokładnie. Błogosławiony, kto przejdzie tę próbę, a kto się złamie, przekleństwo nań spadnie. Logika dziejów nakłada kajdany, sprawiedliwości zgrzytają zasuwy i ciągle jedna myśl tłucze o ścianę. Nic nie mówić, nie mówić, nie mówić. Wszakże panie Lewitu, nie działałeś sam, gdy cię pozbawimy snu, wszystko powiesz nam. Miejże rozum Lewitu, próżny jest twój trud, żadnej strawy nie dać mu, by go złamać. Przesłuchaniu wziął 400 pałek. Konieczny był tu bezpośredni przymus. Śledztwo da skutek, jeśli jest wytrwałe. Bez końca przecież nie może się trzymać. Zwinięty w szmatę leży sztandar ciała. Szarpie go wstrzępy ptaszesko dwugłowe. Krwią pokreślona pleców karta biała. Na niej napis nie powiem, nie powiem. W końcu z ciebie Lewitu, tryśnie zeznań strój.
Pod siennikiem migoce kaganek, mniej boli ogień niż ran płomienie. Dziś sobie takie rozcielę posłanie, co moją celę w jeden krzyk zamieni. Skąd po tu światła moskale mi dali, ale wystarczy, żeby spłonął człowiek. Patrzcie, jak długo ten więzień się pali, co już nic nie powie, nie powie. Zwęglone resztki wyniesiono rano, ból szybko wsiąka w kamień cytadeli. Po incydencie tym rozkaz wydano, by więźniom światła nie dawać do celi.